Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszne placki ziemniaczane z młodych ziemniaków z cukinią. Prosty, tani i smaczny obiad. Do przygotowania tych pysznych placków potrzebne będą cukinia, ziemniaki, jajka, cebula, koperek, przyprawa curry, olej, pieprz i sól. Zaczynamy od przygotowania cukinii. Odcinamy końcówki cukinii i cukinię ścieramy na tarce o dużych oczkach. I jeśli mamy młodą cukinię, nie trzeba usuwać gniazd nasiennych. Wsypujemy 3/4 łyżeczki soli. Cukinię z solą mieszamy i zostawiamy na durszlaku lub sicie, aby puściła sok. A teraz kolej na ziemniaki. Ziemniaki można zetrzeć na tarce lub tak jak ja rozdrobnić za pomocą blendera. Obrane i umyte ziemniaki kroimy na małe kawałki i wrzucamy do misy blendera. Dodajemy jedno jajko po to, aby łatwiej można było zmiksować ziemniaki. Ale wszystko oczywiście zależy od mocy blendera i jajko można dodać na koniec po odsączeniu masy ziemniaczanej. Cebulę również kroimy na małe kawałki i całość blendujemy. Starte ziemniaki przekładamy na drobne sito, aby odsączyć je z nadmiaru płynu. Można ziemniaków nie odsączać, ale wówczas trzeba do nich dodać 2-3 łyżki mąki pszennej. W tym czasie koperek drobno siekamy. Cukinię mieszamy i odsączamy z wody. Ziemniaki również odciskamy z wody. Wodę z ziemniaków wylewamy, ale odłożoną na dnie naczynia skrobię zostawiamy. I odsączone ziemniaki przekładamy do miski ze skrobią. Dodajemy odsączoną cukinię i całość mieszamy. Proporcje ziemniaków i cukinii mogą być dowolne. Może być więcej ziemniaków lub więcej cukinii. Dodajemy drugie jajko, pół łyżeczki soli, 1/3 łyżeczki pieprzu i pół łyżeczki przyprawy curry. I wszystko razem dokładnie mieszamy. Do ciasta dodajemy również posiekany koperek. Łyżką nabieramy porcję ciasta i wykładamy na rozgrzany olej, formując placuszki. Smażymy na średnim ogniu przez około 3-4 minuty z każdej strony. Placki przewracamy, gdy od spodu się zarumienią. Usmażone z obu stron placki zdejmujemy z patelni i kładziemy na ręcznik papierowy, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu.
Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!